czasami trafiamy na takie skrzyżowania, gdzie się wilki spotykają z sarnami. No i właśnie na takim skrzyżowaniu jesteśmy i zobaczymy, jak sobie poradzą w tym wszystkim wilki, jak sobie poradzą sarny. Oczywiście nie będę do końca tutaj mówił o zwierzętach, ale pewne analogie występują. W tej chwili na rynku trwa rzeź. Wiele zwierząt ginie, inne na tym wszystkim wygrywają. No i pytanie właśnie, kto się okaże tym wilkiem bądź wilkami tego bear marketu. Rysuje mi się tutaj jeden taki ewidentny wilk, mianowicie mam na myśli giełdę FTX, stojące za nią fundusze takie jak Alameda. No i o ile powiedzmy można zobaczyć, że to jest dosyć kontrowersyjne, co te fundusze robią, o tyle jednak tak jak Binance wyrosło na poprzednim cyklu, tak być może FTX wyrośnie na tym cyklu. Witam was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu nagrałem film, dosłownie z tydzień czy dwa tygodnie temu pewnie, gdzie mówiłem o kryptodywersyfikacji. Tam też mówiłem o tym, że no, na rynku w tej chwili po upadku Terry zapanuje kryzys płynności, który będzie powodował kolejne afery. Będą wypadały trupy z szafy. No i to się dzieje na wielu różnych platformach, na wielu różnych projektach, CeFi i nie tylko. No i teraz oglądajmy to, co się dzieje, bo no po pierwsze to nas pewnie w takim czy innym stopniu dotyczy, nawet jeżeli konkretnie nie jesteście zaangażowani w dane projekty, no to one upadając mogą robić zrzuty coinów takich czy innych na rynek, takich czy innych pozycji i to może dotknąć wasze projekty. Nie chcę nikogo straszyć, ale no taki film nagrywałem po upadku Terry i mówiłem, że upadek Terry spowoduje upadki innych projektów. No i w zasadzie jakby się temu przyjrzeć, no to mamy w tej chwili taką kaskadową lawinę. No i co wiemy, no Celsjusz ciągle nie wznowił wpłat. Dzisiaj trochę o Celsjuszu będzie, Celsjusz się cały czas broni. Voyager ograniczył wypłaty do 10 tysięcy dolarów na dzień. Coinbase Pro ogłosił dyskontynuację serwisu. Oczywiście to jest serwis instytucjonalny, ale też z jakiegoś powodu dyskontynuują. Blockify dostało linię kredytową, można nazwać to bailoutem właśnie od FTX-a. Zdaje się na 250 milionów dolarów. Wspomniany Voyager dostał 200 milionów dolarów, zwłaszcza zdaje się linii kredytowej od FTX-a i coś tam negocjuje dalej, zdaje się, z Alameda, czyli z funduszem inwestycyjnym, jednym z największych w tej chwili, który tutaj na tym wszystkim wyrasta. Three Arrows Capital, o którym wspominałem kilka dni temu, gigantyczny fundusz, chyba asety w zarządzaniu 20 miliardów dolarów gdzieś tam w szczycie, też najwyraźniej jest albo niewypłacalny, albo mocno stracił płynność, to oni duże zrzuty STIF na rynek robili, to oni w tej chwili są też, że tak powiem, ostro zagrożeni. Do końca oczywiście my nigdy nie wiemy tutaj jako te szaraczki, co tam do końca się w bebechach dzieje, ale wygląda, że część z tych różnych platform, firm, funduszy może albo bardzo mocno być pod presją utraty płynności, albo wręcz niewypłacalnych. No i na tym wszystkim będą pojawiały się takie firmy, organizacje, fundusze jak FTX i spółka, którzy kupują na wyprzedażach, którzy pomagają na wyprzedażach. Niektórzy nazywają FTX-a i Sama, który jest prowadzącym tąże giełdę, takim JP Morganem dla świata krypto, który właśnie przychodzi no i korzysta na tym wszystkim, bo ma kapitał w ręce. No i dla mnie FTT token no to jest coś, co gdzieś tam obserwuję od jakiegoś czasu. No i wygląda, że znowu będzie to pewnie jedna z być może jakichś ciekawych projektów i platform, które w tym bear markecie będzie się wyłaniać. Ja jeszcze sam muszę ocenić, czy samą platformę FTX chcę tutaj oglądać i omawiać, natomiast na pewno ją mocno obserwuję. Czyni ona tutaj dużo, no z jednej powiedzą dobrego, inni powiedzą kontrowersji. Czas pokaże, natomiast czy FTX może być Binance'em tego bear marketu i zbudować swoją pozycję, swoje serwisy? Czy branża umiera?
No znowu, ktoś wierzy, że chyba nie, skoro jakby pomaga tym firmom. Co z Celsjuszem? No kilka takich przemyśleń. Wydaje mi się, że była Terra, to było chwilę temu. Miesiąc później był Celsjusz. Pytanie, co będzie na początku lipca i dlaczego sądzę, że coś znowu może być. Zapraszam na ten odcinek. Że ja tutaj sobie chodzę po górach, po lasach, słucham ćwierkania ptaków, trochę tweetuję, trochę do YouTube'a nadaję, natomiast no to jest moja subiektywna opinia, która nie jest w żadnym sensie poradą inwestycyjną. Ja się tym nie zajmuję, zajmuję się tym amatorsko, nie udzielam porad inwestycyjnych, nie znam się na tym, przyglądam się technologii, branży, kierunkom, przypadkom użycia. Interesuje mnie to niezmiernie, rejestruję to na tym kanale celem troszeczkę takiego wideo pamiętnika, troszeczkę celem waszego feedbacku, uzupełnień, na który zawsze tutaj mogę liczyć. Pamiętajcie, żeby nie inwestować więcej niż możecie stracić, jeżeli inwestujecie takie środki, to na własną odpowiedzialność. Ja jedynie mogę zachęcić do naprawdę bardzo zdrowego rozsądku i naprawdę, jeżeli inwestowanie to w samego siebie, w wiedzę, w zdobywanie drobnymi kroczkami doświadczenia, nie na hura, nie inwestujcie więcej, możecie stracić. A jeżeli jakieś środki, znowu będę przypominał to, co mówiłem w poprzednim bear markecie, pewnie warto wyzbyć się papierochów, jakiejś Coca-Coli, jakiejś słodyczy, zaoszczędzone 50-100 zł. Jeżeli nawet stracicie w krypto, to zyskacie na zdrowiu. To wydaje mi się, że jest jakieś rozsądne podejście, żeby jakoś zacząć jakimiś małymi środkami, jeżeli, no bo jakby zwykle czymś trzeba zacząć, chociaż są też airdropy, tutaj o tych airdropach mówi Żywiec i Popek i jest kilka fajnych miejsc, gdzie airdropach można się dowiedzieć, jakby darmowe pieniądze niejakoby na start, na rozkrętkę, zwykle jakieś tam mniejsze albo większe, ale no, pozwalają coś tam zacząć, ale jeżeli swoje środki, no to wydaje mi się, że warto pomyśleć, gdzie trwonicie kasę, na przykład na właśnie rzeczy, które są szkodliwe, przyciąć te wydatki, no i być może część z tego sobie gdzieś tam się pobawić, tak lubię te słowa używać, pobawić w tym świecie krypto, ale no zdecydowanie nie inwestujcie więcej, możecie stracić. To tyle gwoli przypomnienia. No dobra, idziemy z odcinkiem. Więc przez to ostatnie miesiąc czy dwa miesiące nagrywałem trochę takich odcinków o spirali śmierci, o tym, że nawet dobre miasto może zostać zaatakowane, o spirali śmierci na Bitcoinie, o tym, jak minerzy, jakby szersze otoczenie regulacyjno-inwestycyjne mogłoby się zasadzić na Bitcoina, też o tym właśnie, jak upadek Terry może spowodować kolejną piramidę i kolejne jakby utratę płynności firm, które gdzieś tam były w to umoczone, funduszy, które były w to umoczone. Wiemy, że taka sytuacja ma miejsce z dużym funduszem Three Arrows Capital, który no znowu czy upadł już, czy upadnie, czy tylko stracił płynność, czy stracił część środków, czy wszystkie. No nie chcę tu jakby snuć, tego nie wiemy, podobnie jak nie wiemy, co tam do końca jest z Celsjuszem, chociaż do tego za chwilę się odniosę, co wiemy z danych takich on-chainowych, więc zostańcie ze mną, jeżeli tu jesteście w kontekście Celsjusza, ale no, BlockFi też z jakichś względów potrzebuje kasy zewnętrznej od FTX-a. Voyager też z jakichś względów z trudnej sytuacji rynkowej ograniczył wypłaty i też potrzebuje setek milionów zasilenia kasy od FTX-a i szereg innych. Jeszcze była jedna taka platforma, już teraz mi nazwa wyleciała, która chyba się już przyznała do tego, że wyłącza działanie, więc na rynku się dzieje. To jest jakaś kaskadowa sytuacja, która z jednej strony wydaje mi się, że jest spowodowana
oczywiście z ciężką sytuacją na rynku, upadkiem Terry, które to wszystko ciągnie. Z drugiej strony znowu wchodzimy trochę w jakieś tam teorie, mniej lub bardziej spiskowe, celowym działaniem, jakimś tam próbą, być może niektórzy powiedzą, którzy wierzą w branżę, że zaniżania kursów, przebicia tej bańki by się obkupić. Nie wiemy, czy tak jest, za rok, za dwa, za pięć sobie to ocenimy, czy ta branża będzie żyła. Ja wierzę, że będzie żyła, będzie w innym kształcie. Tak jak wspominałem, pewnie będą inne trendy, na pewno będą inne projekty, część z projektów będzie ta sama. Natomiast to jest ten moment, w którym obserwujemy. To jest ten moment, w którym nie podejmujemy za szybko decyzji, no chyba, że są takie potrzeby i ogólnie trzeba się z czegoś szybko ewakuować, ale jeżeli chodzi o jakieś nowe, że tak powiem, strzały, jak to tu w jednym filmie się tak ładnie ptak zawisł i obserwował z góry pole, ktoś tam zauważył, dotrwał do końca filmu. Obserwujemy, nawet jeżeli potrafimy szybko latać, nawet jeżeli potrafimy śmigać jak ten ptak, to nauczmy się też na chwilę zawisnąć nad tą trawą i zaobserwować, gdzie jest ten nasz jakiś ciekawy projekt. Nie podejmujmy za szybko decyzji. No i teraz ten rynek taki bear marketowy sprawia dużo bólu, sprawia dużo paniki, sprawia dużo takiego lęku. I moje błędy w poprzednim bear markecie były takie, że ja za szybko zaczynałem kupować, za szybko zaczynałem jakby jakieś tam projekty sobie brać na talerz mniejszymi bądź większymi hapsami, ale jednak za szybko, bo po dużych spadkach wydawało się, że to już jest ten moment, a pokazywało się, że potem są jednak jeszcze większe spadki, więc no teraz mimo iż już mam ciągle duży apetyt na zakupy, to w zasadzie niczego poza Bitcoinem nie ruszam. No i poza jakimiś tam mikrospekulacyjnymi zagraniami z nimi na Seltokenie, o tym za chwilę. Natomiast no, wydaje mi się, że nie wiemy, czy to już jest dołek, nikt tego nie wie. Nie wiemy, czy nie możemy pójść niżej. Niektórzy mówią, że pójdziemy na 14 tysięcy, niż na 13, niż na 10. A niektórzy nagrali film, że jest to spirala śmierci i Bitcoin leci być może do zera. Tak też może być. Na pewno altcoiny w tym wszystkim cierpią dużo, dużo bardziej. No i nawet jeżeli będzie trend boczny na Bitcoinie, no to może być tak, że altcoiny jednak jeszcze ciągle będą mocno spadać. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, mówię na podstawie jakichś tam swoich doświadczeń, być może wypaczonych, być może niesłusznych. Natomiast nie dajcie się zbyt szybko, że tak powiem, ani też przestraszyć, ani też zachęcić, zahajpować na coś. Bo jeżeli weszliśmy w market, no to może potrwać jeszcze trochę i wszystko może jednak jeszcze mocno pociągnąć się w dół. W szczególności, jeżeli, no zauważmy, co tutaj się wydarzyło. Jest pewna, moim zdaniem, cykliczność jakby w tym strzale w dół. Jakby ten, no, nazwijmy go sobie, atak na Terrę nastąpił po ogłoszeniu majowym, czy po ogłoszeniu kwietniowych stóp inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i po następnie informacji Fedu na temat zmian stóp procentowych, gdzie giełda reaguje, oczywiście amerykańska, bardzo w dół, krypto jeszcze bardziej w dół, więc jest to idealny moment na strzał, który w tym momencie nastąpił. No i znowu nie broni tu Terry, być może to było zasłużone, być może to powinno upaść. Niemniej jakby moment ataku bądź zwalenia się Terry nastąpił właśnie na początku, po jakby akcjach inflacyjno-fedowych za kwiecień, jeżeli chodzi o dane z amerykańskiej gospodarki. No i teraz po danych majowych inflacyjnych za inflację w Stanach Zjednoczonych, która znowu weszła na all time high, potem Fed zdecydował się podnieść stopy procentowe 0,75%, akcje amerykańskie spółek spadły, krypto dostało dużo mocniej, w tym momencie mniej lub bardziej słusznie oberwał rynek krypto. Oczywiście Celsius, niektórzy powiedzą, że upadł, nie powiedzą, że został zaatakowany, nie powiedzą, że być może podjął jakąś decyzję asekuracyjną i być może jeszcze próbuje z tego wyjść. Natomiast znowu nastąpiło to po jakichś ogłoszeniach związanych z inflacją, ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. No i istnieje ciągle ryzyko, że będziemy mieć
końcówkę czerwca, początek lipca i podobna akcja zostanie przeprowadzona. Znowu pytanie, jaka będzie inflacja, jakie będą informacje z Fedu, jak na to zareagują rynki i czy będzie to moment do kolejnego strzału w rynek krypto, w jakiś projekt, w jakąś grupę projektów. Tego nie wiemy, ale na pewno te okresy, te miesięczne cykle w tej chwili należy sobie obserwować i ponieważ mamy już ekstremalny strach na rynku, ponieważ mamy już serię zagrożonych bądź upadających projektów, ponieważ mamy już kryzys płynności ogólnie w branży, kapitał się wycofuje, więc albo jest po prostu utknięty, gdzieś nie może się ruszyć, więc no to wydaje mi się, że jest bardzo ciągle ryzykowny moment co do jakichkolwiek ruchów na rynku. No i teraz w tym wszystkim widzimy, że taka organizacja jak FTX jednak i Alameda mają skądś kapitał, chcą pomagać. Oczywiście zapewne dla swojej korzyści, zapewne będą spróbować z tego zbudować jakieś serwisy i zbudować swój brand, markę użytkowników na przyszłość. FTX też pisał o tym, co mogłoby sugerować, że pewnie jeżeli Celsius by upadł, myślę, że bądź zechciał skorzystać z pomocy, tą pomoc mógłby dostać od FTX-a. Wiemy, że Bank to the Future oferuje pomoc dla Celsjusza. Wiemy, że Celsjusz coś tam z City rozmawia, więc chyba jeszcze całkowicie nie jest pozamiatane. Nie chciałbym tutaj wzbudzać jakichś fałszywych nadziei, ale wydaje mi się przede wszystkim, zerknijmy na dane on-chain, zerknijmy, ja przypnę dwa linki, które można obserwować, jeżeli są tutaj osoby zainteresowane Celsjuszem. Celsjusz skądś ma kapitał jednak, żeby uzupełnić swoją pozycję na Wrapped BTC, czyli zabezpieczenie swojej pożyczki. W tej chwili ona jest zabezpieczona na 200% i Bitcoin musiałby spaść do 13 tysięcy z kawałkiem, by Celsjusz został zlikwidowany. Celsjusz znalazł w tym ekstremalnym, panicznym momencie skądś kapitał, by swoją pozycję na Wrapped BTC dofundować. Celsjusz, znowu kolejny link będzie pod filmem, znalazł skądś kapitał, by swoją pozycję na AWE również dociągnąć do 200% zabezpieczenia i by swoją pozycję na Compoundzie dociągnąć do 160% zabezpieczenia, więc skądś ten kapitał bierze, co każe myśleć, że no jednak jeszcze nie upadł i jednak jest to raczej kryzys płynności niż cokolwiek innego. Znowu czas to oceni. Celsjusz też, to wiemy z danych on-chainowych, przynajmniej ten portfel Celsjusza, który co tydzień skupował kilkaset tysięcy SEL tokenów celem wypłaty nagród, znowu te nagrody wykupił w ostatnim tygodniu, więc jakby realizują gdzieś tam w backendzie ten program jakby na jakby generowania yieldu i ten kapitał skądś znajdują. O ile oczywiście te dane, te znaleziska on-chainowe są jakby trafne. Oczywiście mamy brak komunikacji ze strony Celsjusza, poza tym, że pracują bardzo ciężko i w tej chwili nie jest czas na komunikację. Podejrzewamy, że ciągle może trwać jakiś atak na Celsjusza. Wiemy, że na pewno i regulatorzy, i Celsjusz zatrudnił firmy prawnicze, żeby pomóc wyjść z tego kryzysu, więc prawdopodobnie, gdy są regulatorzy i prawnicy w domu, każą nie mówić, póki nie ustalony zostanie plan docelowy, więc myślę, że brak komunikacji, oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby on się wznowił, ale no mam nadzieję, że jednak jest przejściowy. No póki co to jest jedynie nadzieja, póki co większą nadzieję daje mi obserwowanie danych on-chain, co się dzieje z portfelami Celsjusza i jakie aktywności on-chain wykonują, a wygląda to raczej no dużo pozytywniej niż tydzień czy półtorej tygodnia temu, natomiast na pewno brakuje komunikacji, która by tą nadzieję dalej podtrzymała. W tej chwili w zasadzie, co ja tutaj powiem, nie ma znaczenia, bo środki są niewypłacalne, natomiast co poniedziałek aplikacja daje informację o tym, że nagrody zostały naliczone i w swojej komunikacji, którą Celsjusz już wypuścił, też mówił o tym, że te nagrody będą naliczane, a wychodzenie z tegoż to kryzysu może zająć sporo czasu, mogą być opóźnienia i no i właśnie,
Tu się pojawia teoria, to już całkowicie spiskowa. No, nie wiem czy moja, ale gdzieś tam na Twitterze można takie informacje znaleźć. W tej chwili internet żyje czymś, co się nazywa sell short squeeze. Sell short squeeze, czyli przed całą sytuacją, powiedzmy, z kolapsem Celsjusza, z utratą płynności, tak na tą chwilę nazwę, na Celsjuszu, ktoś postawił bardzo dużego shorta właśnie na giełdzie FTX na sell token. Pożyczając od tej giełdy, zdaje się, 18, od giełdy, czyli od jej użytkowników, użytkownicy giełdy mogą pożyczać na procent sell tokeny. Ktoś pożyczył ten procent sell tokeny. 18 milionów takich tokenów pożyczył na platformie FTX pod shorta, więc musiał wpłacić. W tamtym momencie sell był powyżej $2, więc musiał zapewne wpłacić około 80 do 100 milionów dolarów zabezpieczenia. I ciągle tego shorta ma otwartego. Pod tego shorta oczywiście się podpięli inni, mniejsi zawodnicy, więc wisiał bardzo duży short na sell tokenie. Czyli ktoś pożyczył, zabezpieczając swoją pożyczkę dużo większym kapitałem, zrzucił, czyli sprzedał te sell tokeny na rynek, w jakimś momencie musi je odkupić. No i teraz ktoś musiał mu na tym bardzo zależeć. No, albo to konkurencja, albo ktoś po prostu chciał zarobić na spadku sell tokena. Dziwnym zbiegiem okoliczności na Twitterze kilku bardzo, że tak powiem, wpływowych osób z dużymi zasięgami jakby już tweetowało, że Celsjusz jest niewypłacalny dużo wcześniej. Wypłacajcie środki, jakby stymulując ten bankrun, stymulując sytuację, w której Celsjusz będzie pod dużą presją potrzeby wypłat. W pewnym momencie, właśnie gdy zrzucili bardzo mocno, to było skoordynowane z dużym spadkiem na Bitcoinie, z dużym spadkiem na Etherze, zrzucili swoje sell tokeny na rynek, dochodząc z sell tokenem do ceny 9, zdaje się, centów. No i pewnie myśleli, była chyba pozycja odkupu na 1 cencie ustawiona, myśleli, że odkupią niżej, aż tak się to nie udało. No i tu dochodzimy do rzeczy najważniejszej, jeżeli chodzi o całą sytuację z sell short squeeze'em, w który to jest zaangażowana no, jakaś tam część społeczności Celsjusz, jakaś część zapewne spekulantów. Nie przewidzieli tego, że Celsjusz wstrzyma wypłaty. Co dla Celsjusza samo w sobie jest oczywiście bardzo złą wiadomością i reputację po takim czymś będą odbudowywać długo. Natomiast być może była to jedyna sytuacja, jedyny ruch, który mogli podjąć, by jakoś ratować Celsjusza jako firmę. Jeżeli mieli typowy bank run, tak, czyli użytkownicy ruszyli do Celsjusza masowo wypłacając środki, w momencie Celsjusz wszystkich tych środków nie ma w ręce, no bo Celsjusz, tak jak już tłumaczyłem tutaj na kanale, obraca tymi środkami, wkłada je w DeFi, pożycza je, część ma dostępnych jakby ad hand w ręce po to, by wypłacać, ale przy masowej panice na rynku i jeszcze, nazwijmy to sobie, stymulowany sianiem strachu na różnych platformach influencerskich, doprowadzili do tego, że Celsjusz nie był w stanie wypłacać swoich środków, zblokowali konta. Załóżmy na chwilę, że robi ta sama grupa shortujących, którzy pożyczyli 18 milionów sell tokenów. Być może nie przewidzieli tego, że Celsjusz spauzuje wypłaty i swapy, w tym wypłaty i swapy sell tokenów, gdzie jest 87% wszystkich sell tokenów dostępnych. Niniejszym ci też to shortujący zostali z potrzebą odkupu sell tokenów, które pożyczyli. Natomiast na platformach scentralizowanych w tej chwili nie ma tylu sell tokenów. Na platformach scentralizowanych i zdecentralizowanych. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na supply, na Gate.io, na FTX-ie właśnie, na Huobi, na Mexce i na innych giełdach, jest około 9 milionów, zdaje się, sell tokenów i cały czas ta liczba maleje. Społeczność i pewnie też spekulanci otoczenia Celsjusz skrzyknęli się, by wycofywać tokeny z giełd, by uniemożliwić odkupienie tych tokenów tym shortującym. Oni muszą, shortujący muszą odkupić te tokeny. Wiemy, że pożyczyli
15 milionów. Wiemy, że dużą część z tego zrzucili, więc będą musieli je odkupić. Teraz odkupując te sell tokeny, będą podnosić oczywiście też cenę tego sell tokena w górę. Na czym nie zależy, oni raczej chcieli na panicznej wyprzedaży kupić je bardzo nisko, odkupić je po cencie, po 2 czy 3, po 5 centów. No i tu się zrodziła akcja Sell Short Squeeze'a, który ja ani nie wspieram, ani nie tępię, po prostu was informuję o tym, że coś takiego się dzieje. Plan C to jest no, taki duże konto na Twitterze, Otis. To są osoby, które gdzieś tam w tej akcji uczestniczą, próbują tego shorta wysquizować, czyli próbują jakby doprowadzić do likwidacji shortujących, bo teraz gdyby udało im się jakimś cudem cenę sell tokena wzbić na wyżyny likwidacji, załóżmy, że cena short, przy której shortujący pożyczyli sell token, to jest 2 dolary, więc przy cenie dwukrotnie większej, 4-5 dolarów, ci shortujący staliby się tak zwanymi forced buyers. Oni musieliby kupować, to nie byłoby racjonalne kupowanie, oni musieliby odkupować, bo ich pozycje stałyby zlikwidowane przez giełdę i giełda jakby wymusiłaby odkup tych sell tokenów po cenie takiej, by po prostu minimalizować straty. No więc ta sytuacja, w której sell tokeny są zamrożone na Celsjuszu, na giełdach nie ma ich tyle, by ci shortujący mogli je odkupić. Jeżeli udałoby się tego shorta, że tak powiem, doprowadzić do wywalenia, doprowadzić do squeeza, no to mogłoby to być bardzo brutalne zjawisko dla tych, którzy próbują sell tokena shortować. Czy to się uda, czy nie, to nie wiem. Czy to się zjawisko powiedzie, czy nie, to też nie wiem. Celsjusz był tam, sell token był około 20 kilku, 50 centów. Ja sobie troszeczkę właśnie na FTX-ie wciągnąłem, przelałem to na OneIncha, na miejsce zdecentralizowane, ustawiłem tam jakieś transakcje, nie celem jakiejś spekulacji, ale jeżeli to jest minimalny ruch, którym mogę pomóc, by short na Celsjuszu się, że tak powiem, no zlikwidował. Oczywiście shortujący mogą to zlikwidować sobie dobrowolnie, mogą czekać, że jednak uda im się zrobić swój ruch, ten, który chcieli. No jakby to zrobiłem, tak sobie gdzieś tam wierzę, że jednak Celsjusz odżyje jako platforma i mój malutki wkład sell tokena to wszystko będzie no będzie jakiś tam pomocny w tym wszystkim. Natomiast liczę, że te środki, które przeznaczyłem na tą akcję, mogą zostać stracone. Nie liczę, że to jakieś gigantyczne zyski. Liczę się z całkowitą stratą tych środków. Natomiast no, przypomina to troszeczkę, niektórzy powiedzą, akcję na GameStopie z giełdą Robinhood jakiś czas temu. Należy wziąć pod uwagę, że giełdy mogą robić różne dziwne numery, zwłaszcza jeżeli na przykład FTX-owi zależałoby na tym, żeby Celsjusz też w jakiś sposób przejąć, wybailoutować. Może FTX tym uczestniczy w jakiś sposób. Uczestniczyłem w takim kolu, gdzie gość tłumaczył, jak FTX radzi sobie z zapobieganiem short squeeze'ów, że właśnie współpracują z Alamedą i Alameda odkupuje te shorty dużo wcześniej. FTX ponoć na niepłynnych asetach takich jak Celsjusz takie shorty likwiduje wcześniej, by nie doprowadzić do squeeza i odsprzedaje je do Alamedy. Alameda menadżuje to ryzyko gdzieś tam w tle, więc tak też może być, że gdzieś tam ten squeeze się może nie udać. No w każdym razie byłby to jakiś tam miły akcent, że tak powiem, który pozwoliłby przynajmniej Celsjuszowi ściągnąć ten kaganiec shorta. No ale zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozgrywało. Mówię o tym tutaj w kontekście tego, że znowu FTX, duży gracz, który już troszeczkę się obkupia wraz z Alamedą na tych upadkach, już mówię, tych poza Celsjuszem. Nie podejrzewam, że oni to wymuszają, natomiast są po prostu dobrze przygotowani na taką okoliczność kapitałowo. No i być może będą jednym z wielkich zwycięzców tego bear marketu.
Zobaczymy. Dla mnie ich token na pewno będę obserwował, mimo iż znowu scentralizowany i troszeczkę kontrowersyjny. Platformę też oczywiście obserwuję już od jakiegoś czasu. Platforma jedna z najpopularniejszych pod shorty, więc shorterzy ją pewnie też obserwują. No i co? Ciekaw jestem waszych przemyśleń. Ja dodam, że ja tu w żadnym wypadku ani do shortów, ani do longów, ani do squeezów nie zachęcam. Troszeczkę wam zdaję relację z tego, co się dzieje w kontekście Celsjusza. Z jednej strony jak najbardziej jest masa błędów, które zapewne Celsjusz tutaj popełnił. Żeby być całkowicie szczerym i obiektywnym, wydaje mi się, że Celsjusz musiał przeszarżować z lokowaniem środków w DeFi i w tych pożyczkach, które udzielał gdzieś tam na zewnątrz. Przeszarżować w takim wypadku, że nie byli przygotowani na to, by szybko wyjść z takich pozycji, czyli ryzyko na ekstremalne sytuacje nie było dobrze menadżowane, bo w innym przypadku pewnie nie musieliby blokować wypłat. Pytanie, czy ktokolwiek byłby się w stanie przygotować na coś takiego? Nie wiem. Natomiast ja tutaj się zawsze odwołam do tego, co Aleks Maszyński mówił jako dosyć wyszczekany i wydaje mi się, że jest to duża pokora skromności dla Aleksa. Mam nadzieję, że z tego wszystkiego wyciągnie, jeżeli Celsjusz z tego wyjdzie. Po pierwsze, nie krytykować tak konkurencji, że Celsjusz jest najlepszy. Po drugie, żeby jakby nie mówić, że Celsjusz jest przygotowany na wszystkie możliwe scenariusze. No bo po trzecie, żeby jednak trochę tej skromności zachować w różnych sytuacjach. Aleks jest no chyba taką osobą, że jest zbyt wyszczekany. No i wydaje mi się, że jest tutaj zgrzyt trochę tego, że jednak Celsjusz musiał podjąć akcje, które owszem były zapisane w Terms and Conditions, w regulaminie, nazwijmy sobie Celsjusza, że mogą spauzować. Niemniej jednak strata wizerunkowa dla Celsjusza być może jest nigdy nieodbudowywalna, być może Celsjusz jednak wyjdzie z jakąś ofertą, z jakimiś serwisami i powstanie z popiołów i jakby w kształcie, w którym społeczność na nowo temu zaufa. Być może jednak będą się musieli wspomóc kimś poprzez merch, poprzez danie się kupić, poprzez taki czy inny bailout i dopiero wtedy Celsjusz będzie w stanie wznowić wypłaty. Tego na dzisiaj nie wiemy. Oczywiście cały czas gdzieś tam staram się to śledzić. Pewnie więcej informacji na Twitterze niż tutaj na YouTubie. Lekcji z tego na pewno będzie sporo. Obserwacji z tego będzie sporo. Ja póki co sobie tutaj nawijam pod górę. No i co, dajcie znać, jak wy to widzicie. Na Telegramie Celsjusz Poland, który jest prowadzony przez, wydaje mi się, osoby, które robią to dosyć rzetelnie i wytrwale. Tam też możecie znaleźć najnowsze jakieś informacje z tego, co w Celsjuszu się dzieje. Jakieś update'y z innych kanałów, ważniejsze tweety, ważniejsze jakieś filmy na YouTubie, więc tam też zachęcam, jak najbardziej sobie zerknijcie. No ale ten film zakończę czymś innym. Jeżeli weszliśmy w dosyć gorący bear market, jeżeli potrwa to jeszcze pół roku, rok albo i dwa lata, jeżeli dane z amerykańskiej gospodarki, dane inflacyjne, stopy procentowe ciągle będą pod, że tak powiem, podwyższane, no to prawdopodobnie czeka nas jeszcze większe pogłębienie spadków na giełdach krypto, na giełdach amerykańskich, ogólnie recesja, co może powodować, że Bitcoin wcale nie jest najniżej jeszcze. Nasze alty też wcale nie są najniżej i wasze i nasze projekty, które być może wierzymy, które jeszcze dzisiaj działają, też być może za jakiś czas mogą przestać działać. Sytuacja jest bardzo mocno powiązana ze światową gospodarką. Patrzmy, kto w tym wszystkim zachowuje kapitał, kto na rynku ma, jest tym, który pomaga innym firmom, pomaga w cudzysłowie, pomagając też sobie zbudować jakąś tam pozycję na przyszłość. Kto wśród projektów ciągle buduje, kto ciągle jest dla społeczności, ze społecznością. A które projekty nagle zatraciły, że tak powiem, łączność ze społecznością, zatraciły fokus nad budowaniem produktów, zatraciły fokus nad roadmapą. Być może w ogóle przestały
funkcjonować. To jest ciekawy moment na obserwację. Patrzymy, gdzie król jest nagi, a gdzie troszeczkę ubrany, a gdzie jakiś nowy król bądź królowa się pojawia. No i to chyba w zasadzie tyle. Takie trochę luźne przemyślenia, takie trochę związane z tym, gdzie możemy się spodziewać jakichś punktów zwrotnych. Moim zdaniem comiesięczne punkty zwrotne generowane przez dane inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście obserwujemy później, co się dzieje w poszczególnych segmentach rynku, co upada, co się wznosi. Patrzymy, kto w tym wszystkim zachowuje, jakby stoi przy sterze i ciągle nawiguje i ciągle robi jakieś trafne decyzje. Na mojej tapecie oczywiście, konkludując ten odcinek, pojawia się FTX i ich token, i ich giełda, i ich grupa serwisów. Będę przyglądał się pewnie baczniej, być może też na kanale Dziennej Dawki Dyskomfortu, temu to projektowi, tokenowi. Dajcie znać, czy chcielibyście tutaj mieć FTT i FTX-a na DDD. Pozdrawiam serdecznie, za tydzień mam tu bieg 3 razy Śnieżka, raz Mont Blanc, 58 km, 3 razy na Śnieżkę muszę wbiec, teraz potrenować. Cześć!